proszę Państwa, pierwszy raz dzisiejszego wieczoru. Walka kończy się na pełnym dystansie. Jest to debiut w MMA, w formule MMA dla naszego zwycięzcy. Niemniej, jak przekrojowy, bo nie tylko stójka, ale fantastyczne zapasy, gra w parterze, dużo klinczu, dużo pracy przy siatce. Dziękuję. Panie Kasperski, no naprawdę, winszuję takiego debiutu. Dziękuję, bo mam wspaniałych sparing partnerów, zapaśników, mam wspaniałych trenerów. Michał Michalski rozpoczął u mnie drogę w MMA całym. W klubie Skorpion Krępice mam wspaniałego trenera Radka Kyca, którego miałem w narożniku. U niego w klubie też miałem świetnych sparing partnerów oraz trenerów, z którymi się rozwijałem na płaszczyźnie parterowej oraz w Samuraju, w Samuraju we Wrocławiu, gdzie jestem i trenerem, ale także trenuję z grupą Artnox i tam także mamy ciężkie grapplingowe przeboje. Proszę, powiedz mi, Przepraszam, jeszcze klub KKS Kalisz Sekta Sztuk Walk, w którym jestem trenerem, prowadzę sekcję oraz trenuję i tam się też przygotowuję. Także to są trzy punkty na mapie świata, w których się rozwijam. A jeszcze przed walką na chwilę brałem udział w obozie przygotowawczym Michała Oleksiejczuka, który przygotowuje się do swojej walki w UFC. I tam też ma świetną ekipę, świetną drużynę, z którymi mogłem się wiele nauczyć, dużo wyciągnąć i uzyskać wiele wartościowych cechówek. Też dziękuję chłopakom. No naprawdę CV jest imponujące, można by pomyśleć, że ten debiut to tak naprawdę wcale nie debiut, bo jednak siedzisz w tym świecie naprawdę mocno, podkreśliłeś w klatce, że dwie dekady. Słuchaj, gdybyś miał w skali od 1 do 10 ocenić te twoje pierwsze doświadczenie, pierwsze kroki w klatce MMA, w formule MMA, ile byś dał punkcików za te chwile, które przed chwilą doświadczyłeś? Za dzisiejszy występ? Tak. Wrażenia, emocje, biorąc pod uwagę okres, w jakim uprawiam MMA? Dycha na dychę, biorąc pod uwagę staż treningowy MMA. Dwie dekady trenuję sporty uderzane, stójkowe, kickboxing przekrojowo z Muay Thai i z jedną walką pięściarską na gali charytatywnej Boxing Challenge Fundacji Cancer Fighters. I biorąc pod uwagę staż treningowy MMA, to jest 10 na 10. Pięknie, słuchaj, co można było zauważyć w tobie, oprócz tego, że naprawdę radziłeś sobie z kontrolą, bardzo fajnie te low kicki wchodziły i no, wybijały z rytmu twojego przeciwnika, ale co było najważniejsze? Bezwzględne posłuszeństwo twojemu narożnikowi, non-stop byłeś skierowany w stronę narożnika, wypełniałeś każdą prośbę menadżera Artnoxa i twojego narożnika, byłeś bardzo, bardzo posłuszny, no i to owocuje. Należy wziąć pod uwagę fakt, że współpraca z trenerami, z narożnikiem zawsze owocuje, trzeba umieć zaufać i wiedzieć, kogo się ma za plecami. Nawet na treningach nieraz, gdy zawodnik już w miarę nabiera doświadczenia, a z niewiadomych przyczyn potrafi się coś nie zgadzać na treningu kogoś innego, to trzeba przyjąć wszystko z, powiedzmy, pokorą i stosować się do tych wskazówek, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to się przyda. I ja mam to w sobie i nastawiłem się do tego wiele lat temu, że narożnik, jeżeli wiem, kogo mam w narożniku, z kim współpracuję, to wiem, że należy słuchać. Bo widzą więcej z perspektywy bocznej niż ja od środka. Tym bardziej biorąc pod uwagę płaszczyznę parterową. No z takim podejściem mentalnym wróżymy Ci naprawdę świetlaną przyszłość w mieszanych sportach walki. Gratulujemy debiutu i celebruj. Dziękuję, idę celebrować. Dziękuję, piąteczka.